Siema, dzisiaj sobie zagramy w Dead by Daylight. Jeśli ktoś nie wie, co to jest za gierka, to w tej gierce dwa tryby gry, tak jakby. Pierwszym można być tak zwanym survivorem, czyli ocalałem. I zadanie takiego survivora to jest ucieczka z tej mapki poprzez odpalanie silników. To właśnie te silniki, je się naprawia i one tam po pewnym czasie... W pewnym czasie się odpalają. A drugi tryb to właśnie granie zabójcą, tak jak teraz gram. I muszę ich gonić. Muszę ich gonić, zabijać. Znaczy, kurde no. Głównie tu chodzi o to, żeby takiego gościa właśnie powalić. Biorę go w łapę. I wygląda to tak, że wieszamy takiego delikwenta, który trochę daleko jest do tego. Nie wiem, czy zdążę tu dobiec, ale chyba tak. Tak, zdążyłem, dobra. No i on jest teraz powieszony. On przez pewien czas będzie stracił HP, ale jego koledzy mogą go ściągnąć z tego haka, ponieważ tutaj gra się w czwórkę. O, właśnie ktoś odpalił silnik. Nie fajnie. Dobra, ja sobie tutaj trapki porozstawiałem. Miejmy nadzieję, że nikt jej tutaj nie uratuje. Ja sobie pójdę szukać kolejnych gości. Ogólnie w tej gierce są też rangi. W zależności od tego... Oho, ktoś jej pomógł. W zależności od tego, ile punktów się zdobędzie, czyli ilu na przykład survivorów się znajdzie, powiesi i tak dalej. No ale teraz dostałem 400 za znalezienie ocalałego, 80 za pościg i tak dalej. Im więcej tych punktów, tym większa szansa na to, że ranga mi pójdzie do góry. Dobra, bierzemy sobie ją. Właśnie, to jest najgorsze, że ocalały też może świecić po oczach. Albo na przykład blokować, tak jak teraz. O, dobra, ale i tak ją powieszę. Zgit. No, niestety nie pykło. Dobra, tego ciachniemy jeszcze. Dobra, zniszczę sobie to. Okej, okay, no i w sumie całkiem git jest. Oni się zaraz skupili na tym, żeby jej pomagać, a ona już ma mało HP. Jak oni jej pomagają, to ja mam więcej czasu, bo wtedy nie odpalają tych silników, żeby uciec. Więc dla mnie jest git, że oni chcą jej pomóc. Dobra, oczywiście nie będę jej gonił, bo pewnie jak pobiegnę za tamtą, to jakiś gościu tu wpadnie. Tak, jak się obsrała, XD. O, witam. Dobra, ściągnęli ją, ale za to ja ją capnę. Zginiesz za to, że pomogłaś koleżance. No cóż. Przykro mi. Ale uwielbiam to. I myk! A już myślała, że ucieknie. Nie ma takiego uciekania. Nie ma, nie ma. Ale bezsens to jest. Jak ja tego nienawidzę. Jest taki bezsens. O Boże. No będzie mi świecić tą latarką. Mata. Znaczy co? Kurde, muszę znaleźć tamtą jedną, która miała low HP. Tylko ona prawdopodobnie się teraz wyleczyła. Będzie miała full. O, tutaj widzę, że było coś naprawiane. Sobie zniszczymy.
W takim razie oni tutaj gdzieś muszą być. A tutaj jest? Nie ma. Jeśli silnik był naprawiany przez kogoś, to wtedy właśnie on chodzi tak głośno. A nie. O. Wiedziałem, że to zrobi. Po prostu byłem pewny. O Boże. Dobra, gonimy gościa. Może czy on ma mapę tych pułapek, czy o co chodzi? On wie, gdzie jest każda pułapka, no wytyfy. No a tutaj jest. No i pa, i kolejna pułapka, no skąd on wie, gdzie są te wszystkie pułapki, halo? Ilu on ma, 1500 w te godzin w tę grę, czy? Czy jaki chuj? Nie wiem, ale wiem, że go zgubiłem. Niestety. Dobra, ten silnik nie był na pewno naprawiany. Zostały im dwa silniki, a jeszcze nikogo nie zabiłem. Oho. W pułapkę ktoś wlazł. Tam. Dobra, idę po ciebie, gościu. Dzień dobry. No niestety. Naprawdę? Ale ja to uwielbiam. W kolejne pułapki wpadali chyba. No co jest? Czemu nie wiesza? Dobra. Nie wiem, czy ta pułapka jest rozstawiona, czy nie. Chyba nie. O, witam. Ale to jest piękne. No co jest? Czemu ona tak szybko uciekła? What the fuck? Nie ma gościa takiego uciekania. Ktoś musi zginąć. Myk, wieszane jest. Dobra, to popkę też sobie weźmiemy. Tutaj zrobimy takie pole minowe. XD. Może ktoś chce go uratować? Ja tutaj wcale nie dałem pułapek. Nie, nie, nie. Dzień dobry. Ktoś gratuje? Nie. Dobra, nie będę jej gonić. No zaraz umrze. Więc raczej już go nie uratują. O! Dzień dobry. No niestety, koleżanko, ale wpadłaś w pułapkę. Mek, wieszamy kolejną. Dobra, jeden już umarł. Jeden już umarł, więc jest git.
Tak minimum z dwóch fajnie by było zabić. Tak minimum, nie? Wiadomo, że najlepiej to wszystkich. Osiemka. No, tak więc ty leżysz. Tamten pewnie tamto uratuje. No ale nic za to nie poradzę. Wolę iść tą powiesić. Chociaż tamten prawie już umiera. Gościu. Aj. Nie wierć się. Dobra, od razu umarł. Nice. Super. Ten też umarł. Został ostatni gościu. No to on teraz pewnie ucieknie, bo jeśli zostaje ostatnia osoba, to wtedy odpala się taka klapa, przez którą może uciec gościu. Jeśli ją znajdzie. No właśnie, już przy niej kampił. No ale myślę, że nie było tragedii. Ile punkcików? 25 tysięcy, całkiem spoko. Postęp rangi wleciał. I sprawdźmy, jakie oni mieli rangi. O, ten miał 15. Ten 16. No, ten najwięcej punktów zdobył. Nice. Dobra, to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo.